I zaczynamy drugi odcinek z serii tam gdzieś tam na Białękę czy tam Wały, nie wiem jeszcze jak to wymyślę. Zaczynamy trochę zmęczone po pierwszej przejażdżce, ale jak ktoś mówi, nie odpoczywamy, bo teraz mam trochę krótszą część, więc obok to Otnicka Bemowa zresztą, więc zaczynamy tak w skrócie. Tu mamy numerkę. Zaczynamy. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Wznosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Awiznosz poza kanałem Nowe Tulidlo. Dzisiaj mamy kolejny odcinek kierunek Białęka. I dziś mocno sobie przysprintujemy. Zaczynamy nasz odcinek. Dzisiaj jest trochę krótszy, wiem, wczoraj żadnego odcinka się nie dla Was nie pojawił. Dla mnie to jest dzisiaj, dla Was to jest wczoraj. No nie jest, jak ktoś mówi, ja też czasami odpoczywam. I od razu ruszamy. Jak widzicie, nasza przeciętna prędkość to jest 19,5 km na godzinę. Gdyby nie moje wszystkie postoje i takie tam, to byłoby to dłuższe, wiadomo. Ale ponieważ są wszystkie postoje i tak dalej, no to jest to jak to jest. Ja będę coś jeszcze z tym zrobić, żeby były bardziej uśrednione i prawdziwe wyniki. Ale spokojnie, to dopiero wkrótce w kinach, żeby nie było. No i ogólnie dzisiaj jest całkiem piękna trasa rowerowa. Trochę dziwna w niektórych miejscach, ale ogólnie całkiem dobrze. Na przykład tutaj na początku trochę po betonach się jedzie, więc najlepiej. Ale ogólnie całkiem nieźle. W ogóle jedziemy tutaj sobie już przez te, mniej więcej cały tutaj kawałek Bielan. Bemowo Bielany i tak dalej. Więc... oczywiście jedziemy teraz póki co kierunek Młociny, ale dzisiaj tam nie dojedziemy. Dziś jednak będziemy jechać obok lotniska... obok lotniska Babice, nie Chopina. Obok Chopina będziemy też jeździć w tym sezonie, tak? Żeby nie było. Więc obok Babic będziemy jechać obok tej galerii przy Babicach i zaraz tuż przy Babicach skończymy naszą trasę i tuż przy Babicach będzie mocny sprincik, taki jak to robił stary dobry Awiznosz, ale i tak mam niedosyt, bo nie dobiliśmy do 37 na godzinę, a byliśmy blisko. No i oczywiście, jak możecie myśleć, cały czas czekam, że może kiedyś tu był akurat kiepski rower, więc nie udało się. Uda mi się wyciągnąć na moich własnych nogach 40 na godzinę. To byłoby coś. To byłoby coś. Chociaż już i tak jak mówię, 30 na godzinę. No to wszyscy wiecie, o czym ja mówię, oczywiście o polityce, którą zacząłem już montować, więc już jest progres, jak to się mówi. Ale tak czy siak ten progres jeszcze musi nastąpić dalej. No oczywiście tak jak słyszycie dzisiaj jest z tyłu muzyczne mamy Mod Nation. To co by tu innego puścić. Swojego. Ostatnio się zastanawiałem, czemu ja tutaj trochę mniej nagrywam Cities, czemu ja ostatnio trochę więcej tego nagrywam nawet w tych odcinków. Albo muszę podlegować trochę po szkole. No niestety takie jakby to powiedzieć, mam tam problemy swoje. Oczywiście to nie są jakieś tam straszne, ale tak czy siak. Tutaj mamy naszą magiczną ścieżkę rowerową. Jakby ktoś się zastanawiał, jak ta ścieżka rowerowa została zbudowana, to mnie się nie pytajcie, naprawdę, ja nie wiem. Nie wiem, co tu komuś padło na głowy. Jak widzicie, tu jest całkiem dobry nowy asfalt, położony na starym betonach, czyli prawdopodobnie jakoś tam, nie wiem, wykuli go czy coś, pewnie wycięli betony i zrobili asfalt i jeszcze postawili słupki. No, taka, trochę bym powiedział, tragedia, ale... Ale jak to się mówi, pewnie nie mieli miejsca, a tutaj pewnie i tak mało się parkowało, bo widzimy, jest tutaj... Chociaż, no i tak jednak. I teraz... Przed chwilą słyszeliście kawałek tam Quiz Control. Oczywiście go było mało. I teraz jak ktoś nie zna tego utworu, bo on jest rzadko bardzo na moim kanale, to jest Mod Nation Team. Bardzo rzadko się pojawia samej jako takiej gry, że... Ale stwierdzimy, że do tego miejsca, gdzie będziemy za chwilę jechać, to będzie po prostu pasować idealnie. To jest po prostu piękny utwór i po prostu... Czy piękny to piękny, ale jest idealny do niektórych momentów, gdzie po prostu trzeba go aż użyć. Jak widzicie, po drodze mamy trochę tych stacji Vetulillo. Swoją temat naprawdę genialny podjazd pod tą ścieżkę. Mogę tu podjechać wcześniej. Dobra, tak czy siak, jakby coś będę teraz obstawiać na... Jeżeli odcinki będą pozaseryjne, w sensie, że nie będą jakiejś tam długiej serii, to będę obstawiać na jakieś mocne sprintowanko, albo jakieś prędkości niezłe, czy jakieś zabijasy, czy jakieś nowe miejsca, bo... To, co ja w tamtym sezonie robiłem, to trochę już mogę na pewno kogoś znudzić.
teraz właśnie chciałbym, żeby było trochę więcej atrakcji, działo się albo jakiś długi, fajny sezon, gdzie się dużo dzieje, albo jakiś mocny spięcik. Swojego momentu jeszcze robić nową serię z Avizona poza prawem, nawet Lillo. Trochę związana z tym, jak trudno się jeździ towarzyście w centrum miasta, ale to spokojnie jeszcze w swoim czasie. Swojego tutaj, jakby ktoś nie wiedział, tutaj jest pętla Mambajowa. Jakoś się nazywa, tak? Nie pamiętam jak. Pamiętam, że się była na nowo, czy jakoś tak. No kierunek tam moje jak Guruczewska i tak dalej, tak? No ma Złocin też tutaj śledzie. Jak widzicie, tutaj mamy oczywiście piękny Carrefour, jakby coś w nim można kupić sublime, bo kupywałem. Ale ostatnio jak byłem, to nie było żadnego w sumie. Ale udało mi się kiedyś kupić sublime, tak? Więc jakby coś sublime. No i tak, ogólnie tutaj sobie zacząłem tak na spokojnie, bo widzicie, przede mną jest rowerzysta. No i pomyślałem, a dobra, on tam wolno jedzie, to nie będę już się jakoś tutaj piąć, co nie? No ale tak wyszło, że jak słyszycie z samą muzyczką, że no niestety to tak się pięknie nie skończyło. Tak pięknie się nie skończyło niestety. Ponieważ odciągnął ten gościu nawet Rillo. I trzeba było go wyprzedzić. Co nie? Lecimy. Dobry stary Avizonosz powrócił. Welcome back to me, Avizonosz. Avizonosz poza prawem na ścieżce rowerowej. Tak. Tego dawno nie było. 35,9 tutaj pokazało. Ale jak ja oglądałem to ostatnio i dokładnie się przyjrzałem, to jest 36, więc spokojnie, to nie jest tak, że zaokrągnie. A potem zaokrągnę się do góry, jakby coś. Więc to, tak zmieniając temat. No. Więc jak widzicie, po prostu utwór tutaj wprost idealnie do tego miejsca pasował. No i trzeba było tutaj tak to zrobić, tak? No i na koniec oczywiście standardowy dobry utwór, już nie oszukam wam tłumaczyć, co to jest. No. To jest mój idealny utwór do każdego zakończenia, jakiegokolwiek tutaj materiału czy czegokolwiek, to jest po prostu wisienka na torcie. Z tego co widzę, całkowity czas to jest, zostało nam tak coś koło minuty. Okej, dobra, zapamiętam to sobie. 2,3 km, czyli prawie 2,5 km przejechaliśmy. Całkiem nieźle, powiem wam. Jak na mnie, to naprawdę całkiem nieźle. Dobrze, no i co tu już mówić, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, bo dziś miał być krótki, szybki i na temat. Więc jeśli odcinek wam się podobał, możecie stać w górę. Jeśli jesteś tutaj nowi, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Swojego dzisiaj miałem taką ciekawą historię z kartą miejską. Szukałem jakiegoś biletomatu, który by mi obsłużył kartę miejską, bo jak mam warszawiaka i chcę ją przedłużyć, to trochę z tym jest większych problemów. Ale oczywiście udało się, tak? Miałem lekkie problemy, ale jak to ja, no to muszę przecież wygrać, tak? Nie będę tutaj z czymś takim cackać, no bez przesady, no. Nie tędy droga. No i tu jest stacja w Tulilo, trochę schowana, ale oczywiście, żeby nie było, jest. Co tu dużo mówić? Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!